Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o gigantycznej aferze finansowej w Polsce, która kosztowała Polaków 2,5 miliarda złotych. Tyle pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, ukradziono Polakom. Jest to afera finansowa, przy której Amber Gold to mały mikuś. Tam bowiem Polacy zostali okradzeni na setki milionów złotych, tutaj zaś mamy do czynienia z miliardami. Jest to więc o rząd wielkości wyżej. W mainstreamowych mediach trwa w tym momencie festiwal przerzucania się odpowiedzialnością za getback między Platformą Obywatelską a PiS-em. I w ten sposób robiona jest z tego afera polityczna i przykrywana jest prawda. A prawda jest taka, że jest to już kolejna afera rynków finansowych, czy jak to woli, sektora bankowego, który raz na jakiś czas strzyże Polaków niczym owce i zabiera nam pieniądze z portfela i daje sobie. Potocznie można nazwać to kradzieżą. Jak to możliwe, że w telewizji mówią ci, że tutaj jest to afera polityczna, że ci nie dopisali, ci nie dopilnowali, ci pozwolili zarejestrować, a ja ci mówię, że tutaj nie chodzi o politykę, tylko chodzi o rozpasanie sektora finansowego, nad którym parasol ochronny mają wszystkie możliwe rządy. Bardzo możliwe, że się po prostu tego sektora boją, bo są za słabe. Ano dlatego, że w telewizji nie usłyszysz podstawowych informacji. Pierwsza jest taka, że GetBack była to tak zwana spółka wydmuszka, która została założona dzięki pewnemu bankowi. Bardzo ważnemu bankowi, bardzo mocno się reklamującemu i dość popularnemu. Nie usłyszysz także, że w aferze GetBack bardzo mocną rolę odegrała znaczna część polskich banków, które dawały tak zwane rekomendacje, czyli mówiąc krótko, informowały ludzi, że GetBack jest w porządku, dawaj pieniądze GetBackowi, GetBack jest ok, poręczyły za tego GetBacka i tu znowu mamy najważniejsze i najbardziej medialne, często przez różnych ludzi szanowane banki, które po prostu ludzie uwierzyli i dali pieniądze temu GetBackowi, a na końcu są tak zwani sprzedawcy, którymi również bardzo często są instytucje należące do czołowych polskich banków, które posługując się tymi nieprawdziwymi, jak się okazuje, rekomendacjami, wciskały ludziom szajs, jednocześnie bardzo często kłamiąc, że ten szajs jest pewny i bezpieczny. Także jeżeli cię zainteresowałem, to bardzo serdecznie zapraszam ciebie do oglądania. Jeszcze raz mówię, Polacy zostali okradzeni na 2,5 miliarda złotych. Amber Gold przy tym to jest mały mikuś. Nie chodzi tutaj o odpowiedzialność jednego czy drugiego rządu, ponieważ rozpasanie sektora bankowego w Polsce jest co najmniej od lat 80. i co najmniej od lat 80. Polacy są regularnie okradani. Rzeczy, które ja pamiętam. Afera kas mieszkaniowych, afera książeczek mieszkaniowych, kredyty frankowe, tak zwana odwrócona hipoteka, przepraszam, nie odwrócona hipoteka, tylko opcje walutowe odwrócone, czy chociażby kredyty we frankach, tego jest cała masa, a rząd jak zwykle boi się. I to nie jest wina PiS-u, czy jest wina PiS-u w tym sensie, że kompletnie nic z tym nie zrobił, tak samo jak poprzednie. Regularnie jesteśmy strzyżeni i ten vlog będzie takim trochę specyficznym komentatorem. Ja tutaj nie będę wam, kochani moi, tylko i wyłącznie tłumaczył jak jest, ale również wam wytłumaczę jak jest, po to, żeby wam pokazać, jak działają pewne mechanizmy, po to, żebyście się nie dali strzyc, jak te biedne owce, bo nadchodzi zima i jest zimno. I chodzi o to, żeby drogo sprzedać swoje futro, a nie żeby dać nam sobie je okraść. Słuchajcie, żeby zrozumieć całą sytuację z GetBackiem, musimy cofnąć się wstecz o kilkanaście lat, kiedy to banki komercyjne dawały tak zwane kredyty na puls, natomiast sieci teleinformatyczne, potocznie zwane operatorami komórkowymi, udzielały ludziom kredytów w ten sposób, że dawali ludziom telefony, a warte ileś tam pieniędzy, często kilka tysięcy złotych, w zamian za zobowiązanie do płacenia co miesięcznych rachunków. I tak samo jak kredyt na puls, czyli masz puls?
no to dostaniesz kredyt bez sprawdzania, czy będzie cię go stać spłacić, bez sprawdzenia, czy masz zabezpieczenia, bez jakichkolwiek tego typu rzeczy, tylko chcesz kredyt? Proszę bardzo. Potem będziemy się martwić, a teraz masz kredyt i płaci odsetki. Tak samo w przypadku sieci komórkowych. Sieci komórkowe też nie sprawdzały, czy to nie jest jakiś słup, czy ten, który podpisuje umowę, czy go stać. I jakim cudem koleś, który zarabia 1600 zł, chce wziąć już drugą umowę na drugi telefon za kilka tysięcy złotych i będzie płacił już drugie rachunki po kilkaset złotych. Nikt tego nie sprawdzał. W związku z tym, wbrew temu, co nam się mówi w mainstreamowych mediach, że banki to są takie super, że wszyscy im te kredyty spłacają i że jest w ogóle sielanka, to wbrew temu, co się nam mówi, odsetek tak zwanych kredytów zagrożonych rośnie. To znaczy, że ludzie coraz bardziej mają problem ze spłacaniem swoich kredytów lub też nie spłacają ich wcale. I to są przeróżne kredyty, począwszy od kredytów typu, żeby teraz nie naprowadzić na jakiś konkretny bank, bo one są bardzo wyczulone na tym punkcie. W każdym razie takich kredytów, co ja to nazywam, takie chwilówki, takich kredytów, których moim zdaniem w banku w ogóle nie powinno być, bo są takie kredyty na zasadzie yo, coraz bliżej święta, a ja tu jestem mała wróżka, która ci da 2000 zł za 100 zł miesięcznej raty, weź kredyta i będą święta dosyta, nie? No właśnie, człowiek nabierze takich kredytów, później ma problemy spłacać. Albo począwszy od takich poprzez kredyty samochodowe, no bo ktoś nie stać go na samochód, ale się musi pokazać, musi się wozić furą za 100 czy 150 tysięcy, mimo że go nie stać, no to wziął na kredyt, potem wyleciał z roboty, nie masz czego spłacić, a przecież fury coraz bardziej z roku na rok tracą na wartości, że tam nawet z miesiąca na miesiąc, tupa nie ma, zabiorą mu ten samochód i cały czas nie masz czego spłacić, skończywszy na mieszkaniach, które kredyty mieszkaniowe nie dość, że były udzielane w tym tak zwanym franku, ja to nazywam denominowane we franku, i często ludzie na przykład brali 400 tysięcy kredytu, a teraz są winni bankowi 800 tysięcy, ale dodatkowo jeszcze banki wykazywały się wyjątkową nieroztropnością i na przykład dawały ludziom kredyt na 120% wartości inwestycji. Czyli mówiąc krótko, mieszkanie było warte 500 000 zł, a bank ci dał 600 tysięcy złotych kredytu, no bo przecież masz jeszcze koszty notarialne, prawda? Masz tam jeszcze jakieś koszty remontu, takie sraki, owakie, przeprowadzka, do 140% były oferty. No i wszystko było fajnie, dopóki był boom. No bo w Polsce to się kilka boomów złożyło naraz. Boom budowlany zbiegł się w czasie z boomem pracownika, czy raczej z okresem w polskiej gospodarce, gdzie przez jakieś 1,5 roku, 2 lata, prawda, żono, było coś takiego, że to korporacje szukały ludzi i jak miałeś dobre kwalifikacje, to łatwo znalazłeś pracę i mogłeś szybko awansować. To było jakieś 1,5 roku, 2 lata takie były, nie? Bardzo krótko. I w tym czasie akurat dziwnym trafem był bardzo niski, bardzo tani był frank i jednocześnie zaczynała się tak zwana, i było szczyt górki budowlanej, czyli były najdroższe mieszkania. I wtedy ludzie no, brali te kredyty pod kurek, jak ja to mówię, właśnie na 120, czasem nawet 140%, i było takie ogólne założenie, że kurczę, ja teraz zarabiam na przykład 5000 zł na rękę, mówię przykładowo, ale za chwilę na pewno awansuję, bo przed chwilą zarabiałem 4000, teraz dali mi podwyżkę, no to za chwilę na pewno będę zarabiał 6, 7, 8, więc teraz to mogę mieć taki kredyt, że bank mi, rata kredytu zabiera mi połowę pensji, ale za chwilę to będzie mniej, no bo przecież awansuję i będę zarabiał więcej pieniędzy. Na gówno. Ten okres, w którym pracownicy w Polsce mieli dobrze, się bardzo szybko skończył. Zamiast oczekiwanych podwyżek była stagnacja, coraz większe wymagania co do siedzenia po godzinach, w związku z tym już dorobić się nie dało. No bo jak pracujesz 8 godzin, to jeszcze te 2-3 godzinki sobie możesz dorobić. Ale jak pracujesz 12-14, to już potem zdychasz. Idziesz do domu, padasz na łóżko i ty jesteś w stanie się tylko wyspać. Dobrze, jak jesteś w stanie wziąć jeszcze prysznic, nie?
I także już nic nie dorobisz, więc przychodów nie ma. W niektórych korporacjach nawet ciebie grzecznie prosili, żebyś się zgodził na obniżkę wynagrodzeń. Także dupa, więcej pieniędzy w systemie nie ma. Za to pojawiają się nowe wydatki, no bo wiecie, jak parka się wprowadzi do mieszkanka i pomieszka sobie rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no to wcześniej czy później pojawi się taka, jakby, co się ładnie mówi, owoc ich miłości. A ten owoc ich miłości ma ileś, jakby to ładnie powiedzieć, cech. Przede wszystkim jest mały i słodki, po drugie wiecznie śpi, po trzecie się drze, po czwarte je, a po piąte kosztuje masę kasy. W związku z tym nie dość, że pieniędzy więcej nie zarabiają, to jeszcze się pojawiają nowe koszty, a rata kredytu często jeszcze poszła w górę, no bo pojawiły się jakieś dodatkowe obostrzenia, jakieś franki, nie franki, sranki, pranki i nagle się okazuje, że kredyty są trudne do spłacenia. I teraz tak. Czyli banki mają tak zwane kredyty zagrożone lub wręcz niespłacalne. W tym wypadku mowa już jest o takich kredytach niespłacalnych, czyli kredytów, które no, bank dał kolesiowi pieniądze i dupa. I nie ma jak tych pieniędzy odzyskać, bo koleś w pewnym momencie wywiesza białą flagę i mówi: zabijcie mnie, ja nie zapłacę, nie mam z czego. W sytuacjach najbardziej hardkorowych człowiek traci pracę, zaczyna chorować, to no, kurde, no nie, nie mam, nie oddam, tak? I człowiek, dali mu kredyt na 120-140%, mieszkanie jest warte na przykład 400 tysięcy, on jest bankowi winny 450, stracił robotę, no zabiorą mu to mieszkanie, nawet gdyby je uczciwie sprzedali, to cały czas jest winny bankowi pieniądze. I takich kredytów jest coraz więcej, coraz więcej. Mówię, nie głównie mieszkaniowych, głównie są to te kredyty chwilówki, na wakacje, na święta, na nowy rower. Tego typu rzeczy. Bardzo dużo tego ostatnio było reklamowanych w telewizji, no i koleś nie spłaca. No i bank oczywiście może próbować to windykować, prawda? Może chcieć zabrać z majątku, może iść do komornika, może oddać sprawę do windykacji, może robić 20 tysięcy różnych rzeczy po to, żeby te pieniądze odzyskać. I w momencie, w którym te kredyty należą do ludzi, którzy coś mają, to zwykle te banki jakoś odzyskują sobie te pieniądze, bardziej lub mniej. Natomiast w pewnym momencie pojawia się problem, że kurde, są kredyty tak zwane niespłacalne. Czyli kredyty, które nieważne co by bank zrobił, to koleś i tak go nie spłaci. Ponieważ człowiek już nic nie ma, albo ma tylko takie rzeczy, że więcej już, że już ich mu zabrać nie można. Nie spłaci tego, nie ma. No i teraz taki kredyt bankowi no, bardzo źle robi, tak? Przede wszystkim no, nie ma pieniędzy, więc tak zwane cash flowy się nie zgadzają, po prostu powinny pieniądze do banku wrócić, nie wrócić, zwykła strata, tak? Ale do tego jeszcze bank, posiadając dużą ilość takich kredytów, powiem bardzo, bardzo kolokwialnie, ma pewne obostrzenia z nadzoru finansowego w ten sposób, że musi większą część pieniędzy z depozytów, które przejmuje, odkładać na rachunek, który jest prowadzony bodajże w Narodowym Banku Polskim, czyli mówiąc krótko, mniejszą część tych pieniędzy, które ściągnie z rynku, na przykład z twoich lokat, może ludziom pożyczyć. A wiadomo, że bank zarabia na pożyczaniu ludziom pieniędzy. Czyli bank to by najchętniej chciał, że jak ty mu wpłacisz 1000 zł, żeby on te 1000 zł mógł pożyczyć. A jak może pożyczyć tylko 900, no to 100 zł dla banku nie pracuje. A jak może pożyczyć tylko 800, to 200 zł dla nich nie pracuje. Czyli mówiąc krótko, takie kredyty są dla banków bardzo, bardzo niekorzystne. Z wielu powodów, które już wyjaśniłem. I w tym momencie pojawiły się takie spółki, one się już pojawiły dość dawno temu, które skupowały od banków te, nazwijmy to, toksyczne kredyty. Skupowały je oczywiście od banku za ułamek ich wartości, czyli na przykład wierzytelność 1 000 000 zł skupowały na przykład za 200 tysięcy złotych, co bankowi dawało dwie korzyści. Pierwsza jest taka, że jak mieć 200 tysięcy, a nie mieć 200 tysięcy, to zawsze lepiej mieć 200 tysięcy od miliona, niż nie mieć nic, prawda? Jakoś się tam te straty rozpisze, pokryje się z zysków, podniesie się znowu ludziom
opłaty za konta, korzystanie z kart płatniczych, coś się tam wymyśli, prawda? No i będzie dobrze, tak? Zawsze lepiej mieć te 200 tysięcy, a nie wiszą już te zobowiązania, nie wiszą już te kredyty. Ty jako kredyty ty niespłacone, toksyczne, niespłacalne i nie ma tego problemu z tym nadzorem finansowym, prawda? Także i trochę forsy, i pozbywają się problemu. No problem jest jednak taki, że w momencie, i właśnie dlatego banki co jakiś czas organizują tak zwane aukcje, na których sprzedają właśnie, biorą te wszystkie toksyczne kredyty w pakiety, no bo wiadomo, że pojedynczych nikt by nie kupił, znaczy część by ludzie kupili, część by ludzie nie kupili, no bo cała zabawa polega na tym, że od części tych ludzi jeszcze da się wydusić jakieś pieniądze, a z części tych ludzi nie da się już wydusić jakieś pieniędzy, a bankowi zależy, żeby się pozbyć wszystkiego, żeby ten w systemie nie wisiało jako kredyt niespłacalny. W związku z tym dokonują oni tak zwanej pakietyzacji. Jeżeli kojarzy wam się to z aferą finansową w Stanach Zjednoczonych, z tak zwanym krachem na rynku nieruchomości, to dobrze wam się kojarzy, bo to jest dokładnie ten sam system. Dokładnie. Który Komisja Nadzoru Finansowego od wielu, wielu lat i za PiS-u, i za Platformy, i chyba jeszcze poprzednio za PiS-u, i jeszcze chyba za SLD wcześniej, tolerowała. To się nazywa właśnie pakietyzacja. Czyli biorą kredyt na przykład, nie wiem, Kamila, który już nic nie ma i wiadomo, że nie zapłaci, bo siedzi w psychiatryku i on już dupa, nic nie zapłaci, ale biorą też kredyt Daniela, który może jednak trochę zapłaci, bo jak go, nie wiem, odblokują w jego miejscu pracy, to może dostanie jakieś tam dofinansowanie i będzie miał pieniądze, więc może jednak zapłaci. Biorą kredyt Gochy, Zochy, Filonka, Tomasza, Grzesia, Kasi, Ignacego, Franka, Zosia, Zosi, Romka, Turka i tak dalej, upakowują to i sprzedają to w pakiecie. Nie możesz sobie zrobić tak, że o kurczę, tego Daniela, który jednak spłaci, to ja bym poprosił, a tego, nie wiem, Tomka, który siedzi w psychiatryku i nic już nie zarobi, to ja nie chcę. Nie, kupujesz to pakietowo, bo bank chce się tego wszystkiego wyzbyć. I teraz tak, banki co jakiś czas organizują aukcje tychże właśnie pakietów i tam firmy, których biznes polega na tym, że skupują takie długi i następnie próbują te długi odzyskać, po prostu te pakiety kupują. Ponieważ zwykle te pakiety są bardzo słabe, to procent, jaki banki dostają od tych firm, jest zwykle niewielki. Właśnie dlatego, że no kurczę, no po pierwsze są koszty takiego odzyskania, po drugie z części ludzi się nie da, część tych długów jest w ogóle przeterminowana i nie można już ich dochodzić, ale i tak te firmy windykacyjne dochodzą, nieważne. W związku z tym jest mały procent. I tu nagle, w związku z tym banki tracą, tak? No bo dali ludziom 1 000 000 złotych, teraz dostaną 200 tysięcy, gdzieś trzeba zarobić 800 tysięcy na pokrycie tych strat. Przykładowo, tam chodziło w miliardach, czy tam w dziesiątkach, czy w setkach milionów, gigantyczne sumy chodziły. I tu nagle pojawia się GetBack. GetBack, spółka właśnie działająca na tej zasadzie, że skupuje długi i próbuje dochodzić wierzytelności od tych ludzi, których długi kupiła. Według wielu prawników działająca trochę na zasadzie nieetycznej, próbująca dochodzić długi na zasadzie takiego nękania ludzi, próbująca dochodzić długów przeterminowanych, wiele takich rzeczy, to tam, jak sobie obejrzycie takie Studio Polska, taki program, to tam często przychodzi adwokatka, która reprezentuje ludzi, od których takie firmy jak GetBack próbowały odzyskać wierzytelności, ona się na ten temat wypowiada, to tam sobie to posłuchajcie, ja cytuję w tym momencie tą adwokatkę, nie pamiętam nazwiska, ale nieważne. Pojawia się ten GetBack. GetBack, który jak już jeszcze raz mówię, jest tak zwaną wydmuszką jednego z banków. Czyli wszystko jest w rodzinie, nie? Jest sobie rodzina bankowa i jeden z członków rodziny bankowej zakłada spółkę, która kupuje od rodziny bankowej rzeczy, których oni już nie chcą. Mówiąc krótko, śmiecie kupuje i uwalnia tych ludzi od... Te banki uwalnia od śmieciowych papierów, od śmieciowych wierzytelności, jeszcze im za to płaci.
na czym polega biznes? No na tym polega biznes dla banków, że GetBack płaci lepiej niż inni. W związku z tym GetBack, i tutaj znowu jest źródło ten program Studio Polska, w ostatnim czasie wygrywał około 80% takich aukcji. Dlaczego? Ponieważ płacił lepiej niż inni. I w tym momencie do systemu bankowego trafiało więcej pieniędzy niż normalnie. Bo wiecie, ten biznes poza takim nieuczciwym dochodzeniem później tych wierzytelności przez niektóre te firmy windykacyjne, to nawet był w miarę okej, nie? Powiedzmy, kupujesz długi warte 1 000 000 zł za 200 tysięcy, ale udaje ci się odzyskać z tych długów powiedzmy 250 tysięcy złotych, więc i tak jesteś 50 tysięcy do przodu, biznes się kręci dla obu firm. Gorzej jak długi warte jak 1 000 000 zł zobowiązań, z których realnie jest człowiek, jest się w stanie jakby odzyskać z powrotem 250 tysięcy, kupujesz za 300, 400, 500, nie? Wtedy tym tak naprawdę zarobionym jest ten bank, który sprzedał te zobowiązania powyżej wartości. Rozumiecie, o co chodzi? Gdzie system bankowy zyskuje? No właśnie. Natomiast kto na tym traci? No stracili Polacy. Ponieważ firma GetBack nie kupowała tych pieniędzy od rodziny bankowej za pieniądze rodziny bankowej, tylko w dużej części kupowała te zobowiązania od rodziny bankowej za pieniądze Polaków. Jakim cudem? Ponieważ wyemitowała obligacje korporacyjne na kwotę, uwaga, konkretnie 31 marca 2018 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 587 milionów złotych, których posiadaczami było 9242 podmioty, w tym 9064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych. Biorą z rynku te 2,5 miliarda złotych. Nie do końca wiadomo, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Prawdopodobnie trafiają właśnie do spółek telekomunikacyjnych, do banków i zaraz potem zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Zaczynają się robić takie sytuacje. Zobaczcie, to jest 31 marca, czyli 31 marca potem jest, a w tej chwili, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec. To jest raptem 3 miesiące temu i zaraz potem zaczynają się dziać takie dziwne rzeczy. Zaczyna się zawieszenie notowania GetBacku na giełdzie, zaczynają się informacje, że coś jest nie tak, że prawdopodobnie oni tych pieniędzy nie spłacą. Dzisiaj już wiemy, że oni praktycznie na pewno tych pieniędzy nie spłacą, a ich prezes chciał spierdzielić do Izraela. Swoją drogą ciekawe, nie? W Polsce, na świecie mamy kilkaset państw, a prezes instytucji finansowej akurat chciał spierdzielić do Izraela. No czemu nie do Stanów Zjednoczonych? Czemu nie do Zimbabwe? Czemu nie na Islandię? Czemu nie do Rosji, tylko akurat do Izraela, nie? No właśnie, to jest takie bardzo, bardzo ciekawe, ale nieważne. Wiadomo, że nie spłacą, prawda? Potem się okazuje, że nadzór finansowy, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy już dzisiaj, że te pieniądze są praktycznie nie do odzyskania, ale cofnijmy się jeszcze troszeczkę w czasie. Dlaczego ludzie powierzali spółce, która nawet nie była bankiem, tak gigantyczne pieniądze? No bo wiecie, słowo obligacje, nie wiem jak wam, ale mnie się głównie kojarzą z państwem. Obligacje to się kupuje na przykład, no polskie obligacje, tak? Czyli pożycza się pieniądze tak naprawdę budżetowi państwa. Ktoś wierzy budżetowi państwa, to mu pożycza. Ktoś nie wierzy budżetowi państwa, to mu nie pożycza, ale raczej obligacje rządowe tak zwane są pewne, no bo państwo musiałoby zbankrutować, żeby nie płacić swoich własnych zobowiązań, chociaż w normalnych czasach państwo musiałoby zbankrutować, żeby nie płacić swoich własnych zobowiązań. W dzisiejszych czasach nic nie jest normalne, więc można sobie wyobrazić takie sytuacje, że państwo ci powie, a burżuje mi, byłeś na, stać cię było na kupno obligacji, to ci nie oddam tych pieniędzy. Ale raczej mało prawdopodobne, bo wtedy nikt takiemu państwu nie będzie chciał pożyczać i będą mieli problem z rolowaniem długu, nie? Poza tym bank też ci może zabrać pieniądze, które im wpłacasz, dlatego ja osobiście uważam, że im bardziej trzymasz pieniądze poza sektorem tym formalnym, finansowym, tym lepiej. Polecam nieruchomości, złoto, inne tego typu rzeczy.
Mniej polecam kryptowaluty, bo tam jest bardzo duża, jakby to ładnie powiedzieć, fluktuacja. Jak się na tym człowiek nie zna, to można bardzo dużo stracić. Natomiast uważam, że szkalowanie kryptowalut przez między innymi polski rząd jest również z tego powodu, że polski premier bardzo mocno trzyma z polskimi rynkami finansowymi, a rynek kryptowalut jest po prostu dla nich konkurencją. Ale wróćmy do tematu, słuchajcie. Dlaczego ludzie powierzali? Ano dlatego, że byli oszukani. Przede wszystkim te rekomendacje. Rekomendacje, które sobie poczytacie, tutaj nie chcę naprawdę mówić nazw tych banków, bo za chwilę znowu będę miał problemy, a wpiszecie sobie tylko w Google, to sobie zobaczycie, jakie banki dawały rekomendacje Getbackowi. W każdym razie, no tam są najważniejsze banki, że się tak wyrażę, i największe firmy, które dają rekomendacje. I praktycznie wszystkie były kupuj, 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 to jest dobra firma, kupuj ich akcje, gdzie tam rekordzista, inny bank, czyli członek rodziny bankowej, dawał nawet tam chyba 34, gdy tam kurs Getbacku nie przekraczał nigdy 30. Takie klimaty, kupuj, kupuj. I było takie budowanie przez tą rodzinę bankową takie poczucie, że Getback jest mega stabilny. To jest firma, która nie może upaść. To jest w porządku, to nie może upaść. I oni się nawet posuwali do tego, że budowali takie poczucie ci ludzie, którzy potem sprzedawali te obligacje korporacyjne Getbacku, że Getback jest bardziej stabilny i jakby bardziej pewne są te ich obligacje niż w ogóle lokaty bankowe, no bo lokaty bankowe w Polsce niby są gwarantowane przez taki fundusz, ale oni twierdzili, że ten fundusz jest pusty, że tam nie ma pieniędzy, ponieważ afera skoków całkowicie wydrenowała ten fundusz pieniędzy i nie ma kasy, więc jak jakiś bank szlak trafi, to nie będzie z czego płacić, ale Getback jest pewny. Ludzie okupowali, ponieważ te firmy, które dzwoniły i próbowały ludziom wciskać te obligacje, często bardzo nachalne, często takie dzwoniące po 3-4 razy dziennie, często tacy młodzi ludzie, tacy naprawdę bucowaci dzwonili. To mówię na przykładzie, na podstawie swoich własnych doświadczeń, że dzwoni do mnie jakiś gnój, bo tego inaczej się nie da powiedzieć, i tutaj ja chcę ci dać zarobić kupę pieniędzy, czy jesteś człowiekiem, czy debilem, który przepuścił okazję. Tak facet zaczyna ze mną rozmowę, nie? No to ja jako kulturalny człowiek rzucam mu słuchawką, niech spierdala, nie? No to później ten znowu dzwoni tak chamsko. Więc ja go się pytam, skąd ma mój numer, niech się jeszcze raz przedstawi, z jakiej firmy dzwonię, bo sorry, ale chamku, nie będziesz mi tutaj przeszkadzał, nie? I tak dzwonią, to wręcz ocierało się o nękanie, kup pan te obligacje. Dziwnym trafem dzwonili, jak akurat miałem troszeczkę więcej pieniędzy na koncie, bo tam się przygotowywałem do pewnej transakcji, więc sobie zbierałem oszczędności z różnych miejsc. Dziwne, nie? Swoją drogą, tylko banki mogły wiedzieć o tym, że mam trochę więcej oszczędności, i akurat ci ludzie, którzy sprzedawali obligacje Getbacku, akurat do mnie dzwonili i akurat wiedzieli, że mam obligacje. Tak to wyglądało. Nie mówię, że wszystkie firmy, które sprzedawały obligacje Getbacku, ale na pewno nie jestem jedyną osobą, która doświadczyła właśnie tego, że dziwnym trafem, nie wiadomo skąd mieli twój numer telefonu, nie wiadomo skąd mieli wiedzę, że akurat masz pieniądze, a byli bardzo dobrze poinformowani i byli chamscy, stosowali socjotechniki oraz właśnie się podpierali tym, co powiedziałem, tymi rekomendacjami, i oni tam rzucali bank taki, bank sraki, tutaj taka firma, taka firma, no super, było to, oni nie mogą upaść, i właśnie jechali po pisiorach jak po łysej kobyle, że tutaj przez pisiorów, przez aferę skoków nie ma pieniędzy, więc nie będą gwarantowane z tego funduszu, a Getback jest finansowany i dobrze zabezpieczony, i naprawdę nie dawali się spławić. No i jak widać, ponad 1000 osób dało się przekonać i dali im pieniądze. Dali im pieniądze i no, teraz już wiadomo, że te pieniądze stracą. 2,5 miliarda złotych. Swoją drogą, zobaczcie,
Przepraszam, prawie 10 tysięcy osób, prawie 10 tysięcy osób dało się oszukać. Swoją drogą też widać, że na niezłe pieniądze, no bo jak się 2,5 miliarda podzieli przez 10 tysięcy, no to wychodzi, że średnio naprawdę kupę pieniędzy ludzie władowali w tego getbacka. Co się zaczyna dziać później? Później przez jakiś czas, jak się zaczyna robić głośno koło tego getbacka, to pojawia się, ja to nazywam zasłoną dymną, czyli politycy z obozu PiSu z politykami z obozu Platformy Obywatelskiej zaczynają się przerzucać odpowiedzialnością i zaczynają robić z tego aferę polityczną, w mojej ocenie, to jest moja prywatna ocena, po to, żeby przykryć, że jest to kolejna afera bankierów w Polsce, kolejna afera rynków finansowych i żeby ludzie czasem nie doszli do takich wniosków jak ja, czyli że kurde, ale my regularnie co kilka lat jako Polacy jesteśmy strzyżeni. I znowu wyszło tak, że mamy dostatecznie dużo pieniędzy jako Polacy, więc trzeba nas okraść, trzeba nas przyciąć. I zaczęło się takie puszczać, takie przerzucanie się, że tutaj a to Platforma wypominała PiSowi, że ich, że tatuś premiera coś tam miał z tym wspólnego, a to pisiory wypominają Platformie, że tam ten człowiek, który był wysoko postawiony w tym getbacku, to wcześniej z ich nominacji poszedł do PZU. Takie różne utarczki się dzieją, w moim skromnym zdaniem, no powiedziałem już o co chodzi. I teraz tak. Ta afera, jeszcze raz powiem, obciąża całą klasę polityczną w Polsce, od góry do dołu. Łącznie z wszystkich, którzy kiedykolwiek rządzili w Polsce, to ich obciąża, ponieważ nikt w Polsce nie zrobił uczciwej klasy politycznej. Kochani moi, PiS twierdzi, że wszystko jest w porządku. Ustami wieloletniego bankiera pana Morawieckiego, że tutaj nie ma nic wspólnego to z aferą Amber Gold, nie ma żadnych podobieństw w działaniu, ponieważ ABW, zdaje się, że ABW na polecenie polskich instytucji aresztowało prezesa, słuchajcie, firmy Getback i nie pozwolili mu spierdzielić do Izraela, żeby cieszył się tam emeryturą za nasze pieniądze, prawda? No i Morawiecki twierdzi, że to jest wszystko w porządku, no bo go aresztowali, a więc polskie służby działają, a za Donalda Tuska nie działały. Ludzie, ale ja nie wiem, jeśli ktoś to kupił, takie teksty premiera, to albo nie umie słuchać, albo był zaaferowany mundialem, albo jest coś w tym jest, że obie partie mają fanatycznych zwolenników, którzy w ogóle nie słuchają, co się do nich mówi. Kochani, w Amber Gold też aresztowali prezesa Amber Gold. Prezes też został aresztowany. Został aresztowany nawet szybciej niż prezes Getbacku, ponieważ został aresztowany zaraz po tym, jak był problem z wypłacaniem tamtych pieniędzy. On nawet nie próbował spierdzielić do Izraela. Tego faceta de facto złapali na lotnisku. De facto. Oczywiście mówię w przenośni, że aresztowano go nawet później. A skutek jest dokładnie taki sam. Ludzie mieli pieniądze. Tam, prawda? I tu ludzie mieli pieniądze. W Amber Gold ludzie wpłacili pieniądze na lokaty, tutaj ludzie wpłacili pieniądze na obligacje. I tu ludzie nie dostaną tych pieniędzy z powrotem. Jest dokładnie tak samo. Dokładnie. Różnice są takie, że w Amber Gold chodziło o setki milionów, tu chodzi o miliardy i różnica jest taka, że w Amber Gold chyba, tak wynika z komisji śledczej pani Wasserman, że te pieniądze z Amber Gold szły do OLT Express i miały na celu zniszczenie lotu. Natomiast tutaj wygląda na to, że te pieniądze szły do sektora bankowego, ich celem było po prostu to dotuczenie jeszcze bardziej sektora finansowego. No okej, ale z punktu widzenia normalnego człowieka jest dokładnie to samo. Ludzie mieli pieniądze, ludzie nie mają pieniędzy. A kto za tym naprawdę stoi? Nie wiadomo. Znaczy w przypadku Amber Gold nie wiadomo. W przypadku Getbacku jakby dobrze poszukać, to moim zdaniem dałoby się znaleźć ludzi, którzy stali za panem prezesem, który wygląda na to, że był słupem. Ale zobaczycie, że i tak tego się nie da wskazać. No i okej. Tam działał, tam mieliśmy syna premiera, który wygląda na to, że był takim swoistym parasolem ochronnym,
A tutaj, no okej, jeszcze nie wyszło, że był syn jakiegoś polityka, nie? No ale coś tam platformersi sugerują, że był tatuś premiera, tam był syn, tutaj tatuś. Co prawda niezatrudniony, ale jakieś powiązania są, ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Kochani moi, wszyscy, którzy oglądają moje vlogi, wiedzą, że ja miłością do Donalda Tuska nie pałam. Ale Donald Tusk to był zwykły polityk. Natomiast premier Morawiecki to jest bankier z wieloletnim stażem. Ten facet zarobił grube miliony złotych, ale takie grube, takie, wiecie, dziesiątki milionów, na tym, że był szefem banku. Banku, który tak samo jak inne banki udzielał kredytów denominowanych we frankach i wszystko inne, a teraz próbuje robić z siebie jakiegoś Robin Hooda. No szkoda tylko, że jeszcze wcześniej, chwilę temu był szeryfem z Nottingham, nie? A teraz to jest trochę taki Robin Hood to tył, czyli zabiera bogatym, a oddaje nie wiadomo komu. Bo przypominam, że 500+ to zrobiła premier Szydła, nie on, ale nieważne. Ten facet, jako bankier, doskonale widział, co się odpierdziela, nie? Tusk, który jest specjalistą od polityki się na finansach, być może nie zna. No to mógł... Dobra. Inaczej to powiem. Nie wierzę, Morawiecki powinien był z racji tego, jak wysoko postawionym był członkiem rodziny bankowej, powinien był się zorientować, że z GetBackiem jest coś nie tak. Słuchajcie, ta omisja miała miejsce 31 marca. Dosłownie chwilę potem zaczęły być problemy z tą spółką. Czyli symptomy dla kogoś, kto jest doskonałym bankierem, bo ja rozumiem, że pan Morawiecki jest doskonałym bankierem, a nie płacili mu miliony złotych za jakieś inne rzeczy. Czyli dla kogoś, kto jest doskonałym bankierem, powinno być jasne, że to zaraz się pierdyknie. I powinien był ostrzec ludzi. Tymczasem co robił KNF, co robiło Ministerstwo Finansów, co robiły te takie instytucje, które powinny ludzi chronić przed takimi rzeczami jak GetBack? Szkalowały Bitcoina! Przypomnijcie sobie, kurczę, do wykopków można mieć wiele zastrzeżeń, oni czasem się potrafią przyczepić za niewinność. W tym do mnie, nie? Natomiast akcje, że jak złapali to, że sieć partnerska Gemeleon przytuliła setki tysięcy złotych za filmy szkalujące Bitcoina, tam chyba do Dubiela te pieniądze poszły, to dobrze było, tak? To ja wam teraz od siebie powiem, że był przetarg na 1 700 000 złotych jakiś czas temu za kampanie, które dalej będą szkalować Bitcoina i szkalować jeszcze Forexa. Przy czym akurat szkalowanie Forexa, to powiem wam tak, że nie mam nic przeciwko. Znaczy, samo słowo szkalowanie zakłada kłamstwo, ale więc przeciwko szkalowaniu mam z definicji coś przeciwko, ale akurat Forex nie jest dobrą sprawą. Natomiast skalowanie Bitcoina? Może by się zajęli, kurczę, właśnie się ostrzeganiem ludzi przed GetBackiem. Kurczę, najlepsze jest to, że te polskie instytucje, które wydają nasze pieniądze, setki tysięcy, a teraz będą miliony naszych złotych wydane, naszych podatników, na szkalowanie Bitcoina, jakby wytłumaczenie tego, że podatnik zapłaci za to, żeby być szkalowany de facto, jest takie, że Bitcoin to jest piramida finansowa i Bitcoin to jest takie samo coś jak Ambergold i trzeba wydać pieniądze podatnika, żeby podatnicy nie zostali znowu w butelkę nabici, żeby nie było tak jak poprzednio, nie? No to kurde, no to macie drugiego Ambergold, tylko takiego razy 10. No i dlaczego, wiecie, jak chcecie, to umiecie, tak? Jak chcecie, to umiecie wykryć, zapłacić nawet YouTuberom za to, żeby nagrali filmiki. Także jak chcecie, to umiecie, tylko wiecie, jaka jest różnica między GetBackiem a Bitcoinem? Podstawowa jest taka, że moim zdaniem Bitcoin sam w sobie nie jest niczym złym. Co najwyżej w Bitcoinie jest problem tych spekulacji na rynku bitcoinowym, tam się trzeba bardzo dobrze znać, tam trzeba bardzo uważać. No i rzeczywiście Bitcoin, tak jak w tej chwili ma wartość, tak w każdej chwili tą wartość może stracić. Tak jak i każda inna waluta, bo się pojawi inflacja albo inne rzeczy, patrz Wenezuela, nie? Natomiast Bitcoin jest wolny. Bitcoin stanowi konkurencję w ogóle dla pieniądza, w którego obrocie uczestniczy system bankowy.
Gdyby Bitcoin się upowszechnił, gdyby Bitcoin stał się czymś naturalnym, gdyby ludzie woleli trzymać swoje oszczędności w Bitcoinie, rozliczać się w Bitcoinie, to w tym momencie złoty nie ma sensu, bo ludzie będą się rozliczać w Bitcoinie. To wtedy dolar nie ma sensu, bo ludzie będą się rozliczać w Bitcoinie. To euro nie ma sensu, bo ludzie będą się rozliczać w Bitcoinie. I cały system finansowy oparty na tym, że nagle pewni ludzie, tak na pstryk, nie wiadomo z czego, wytwarzają pieniądze. A w zasadzie wytwarzają zobowiązanie, którego manifestacją są pieniądze i rozdzielają te zobowiązania, rozdzielają te długi, szlak trafi. I nagle setki tysięcy, a może nawet miliony osób, które żyją z tego, że mają coś, co sami sobie wykreowali, pożyczają coś, co sami sobie wykreowali, zabierają ludziom ciężkie efekty ich pracy w zamian, to wszystko przestanie mieć sens. Dlatego Bitcoin, i uważam, że to jest powód, dla którego Bitcoin jest niszczony i szkalowany, nie tylko w Polsce, ale przykro mi, że polski premier uczestniczy w szkalowaniu Bitcoina, bo premier polski Morawiecki też szkalował Bitcoina. I uważam, że to jest prawdziwy powód. Chęć ochronienia rynków finansowych i bankierki. Natomiast GetBack i jego wydawali pieniądze umieli ludzi przed tym ostrzec, w cudzysłowie, naprawdę szkalować. Tutaj przed GetBackiem nie umieli ludzi ostrzec, a wystarczyło im powiedzieć, słuchajcie, to jest napompowane, to jest bańka. Oni za drogo kupują te zobowiązania, nie mają szans na dłuższą metę na prowadzenie tej działalności, ponieważ ta działalność jest po prostu nieopłacalna. Mogli to powiedzieć, nie powiedzieli dlaczego. Ponieważ GetBack był częścią rynku finansowego. GetBack był częścią rodziny bankierskiej. GetBack był wydmuszką jednego z banków. GetBack działał na korzyść rynku bankowego, dostarczając rynkowi bankowemu pieniędzy, które zabierał z rynku Polakom, i jednocześnie uwalniał banki od toksycznych kredytów, które im źle wyglądały w systemie i generowały im dodatkowe koszty. Tak, kochani. Także czy afera GetBack obciąża PiS? Tak, obciąża jak cholera. Rządzą już prawie 3 lata i nic z tym nie zrobili. I gadanie, że spółka została założona w 2012 roku i w związku z tym PiS nie ma tutaj żadnej winy, jest głupie. Jest przejawem tego, że PiS uważa swoich wyborców za kretynów, ponieważ używa głupiego wytłumaczenia. Także PiS jest winny jak cholera. Czy Platforma Obywatelska z PSL-em są winni? Tak, są winni. I nie tylko dlatego, że ta spółka została założona w 2012 roku, więc mieli 2012, 13, 14 i większość 15 na zorientowanie się, co ta spółka robi, na zamknięcie jej, ale również dlatego, że jak wszystkie inne partie polityczne, które rządziły, nic nie zrobiły z tym, żeby polski rynek bankowy był uczciwy. I nie doił Polaków, i nie golił Polaków raz na jakiś czas z ich oszczędności. I tyle, moi kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli się materiał podobał, daj łapkę w górę, napisz mi komentarz oraz oglądaj vlog od początku do końca w playliście. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa!